Trochę podróżowałam po krajach, gdzie religią jest islam. Byłam w Maroku, byłam w Syrii, byłam ostatnio w Iranie i znam trochę tych ludzi, tak można powiedzieć, jakoś tak w dużym skrócie, a boimy się zazwyczaj tego, czego nie znamy. Boimy się, to jest strach przed nieznanym, a jak coś jest niewiadome, to lepiej tego nie sprawdzać, bo może będzie gorzej. Z jednej strony ja wiem, że tam faktycznie ludzie myślą inaczej, czują inaczej, są te relacje między mężczyznami a kobietami inne, bo to widziałam. Widziałam, jak siedziałam z moimi przyjaciółmi w Palestynie, na przykład muzułmanami, siedzieli krewni czy tam znajomi sąsiedzi, mężczyźni i kobiety, no i jak weszło dwóch mężczyzn, którzy byli młodsi od tych kobiet, no to wszystkie kobiety palestyńskie wstały. No faktycznie są te różnice, natomiast wydaje mi się, że nie można wszystkich wrzucać do jednego worka. Dla osób, które uciekają z kraju, gdzie jest wojna, z kraju, w którym naprawdę źle się dzieje, to nie będzie priorytetem. To, żeby uczyć się, czy w piątek Polacy jedzą mięso, czy też tego mięsa nie jedzą, czy mężczyźni biorą kobiety do kina, czy raczej to nie może tak funkcjonować. Dla nich priorytetem będzie to, żeby znaleźć schronienie, żeby zapewnić swoim dzieciom bezpieczeństwo. I my sobie tak mówimy o tych kwestiach kulturowych. I tworzymy trochę z tego taki priorytet, zupełnie bezsensownie. My powinniśmy się skupić na czymś zupełnie innym. Jasne, że to jest ważne, ale nie możemy od tego uzależniać pomocy humanitarnej, bo to nie jest najważniejsze. Bo w społeczeństwie pokutuje taka myśl, że Syria, Liban i inne kraje Bliskiego Wschodu są zacofane i jest tam pustynia. To skąd na pustyni iPhone? A tak naprawdę wiele z nich jest z dużych miast, poza tym to no nie jest tak, że tam jest pustynia i ci ludzie żyli może inaczej niż my tutaj, ale też żyli zgodnie z tym, co się dzieje w XXI wieku. Mieli dostęp do mediów, do telewizji i myślę, że to też ta niewiedza może na to wpływać, że myślimy, przyjechał z pustyni, a tu iPhone'a, no to gdzie? Droga jest trudna, nikt nie zna rozwiązania tej sytuacji. Natomiast pierwszym elementem jest wiedzieć, z czym ma się do czynienia, bo strach rodzi się z niewiedzy. Po prostu świadomość mamy żadną i ludzie, którzy najbardziej hejtują sieci przeciwko uchodźcom, nie mają o nich żadnego pojęcia. Dla mnie to jest w ogóle straszne, że ktoś może pisać w internecie albo mówić, nie wiem, Arabowie do gazu, tak? Znamy już takie przykłady z historii, Żydzi do gazu. To trudno to w ogóle wyrazić, na jakiej podstawie ludzie tak mówią. To jest jakaś maksymalna frustracja w ogóle. W momencie, gdy wybuchła fala hejtu związana z uchodźcami, ja byłam na Madagaskarze. Pracowałam od rana do praktycznie do wieczora w środowisku osób najbiedniejszych. I to w środowisku osób tak biednych, że tej biedy nie byłam sobie w stanie w Polsce wyobrazić. I my udzielaliśmy pomocy, ratowaliśmy życie, niezależnie od tego, czy to byli wyznawcy islamu, czy to byli wyznawcy jakichś religii plemiennych jeszcze, w których dochodzi do naprawdę różnych akcji, czy to byli katolicy, nie patrzyliśmy na to. Ratowanie ludzkiego życia to jest ratowanie ludzkiego życia. I w momencie, gdy ja po całym dniu takiego dyżuru wracałam na miejsce, gdzie spaliśmy, włączałam internet, włączałam Facebooka i widziałam, co moi znajomi, którzy studiują naprawdę, wydawać by się mogło, prestiżowe kierunki na jednych z ważniejszych uniwersytetach w Europie. Ja czytałam, co oni piszą, w jaki sposób oni piszą o człowieku. Dla mnie to było szokiem, że my ludzie, którzy uważamy się za ludzi cywilizowanych, inteligentnych, którzy uważamy się za lepszych niejednokrotnie od tych żyjących w krajach trzeciego świata, mamy takie, a nie inne podejście do człowieka. To jest szokujące w tym wszystkim. No, kwestia uchodźców dla mnie nie jest obce, bo miałem dziadków w Doniecku i właśnie teraz mieszkałem w moim mieście rodzinnym. No, mój ojciec teraz jest na froncie w strefie ATO, jest oficerem, więc słyszałem różne opowieści o tym. Oczywiście to jest wielka bieda dla wszystkich, którzy tam w jakiś sposób albo mieszkali, albo teraz tam walczą. Też taka moje takie doświadczenie rodziny też przyczyniło się do tego, że ja dzisiaj jestem tutaj. No, tak naprawdę jest to dla mnie taka bieda, to jest dla mnie znajome, więc w pewnym sensie współczuję tym Syryjczykom, którzy uciekają dzisiaj, bo po prostu jest to dla mnie znajome. Moi krewni uciekali, więc no rozumiem po prostu ich. Nie możemy być egoistami, bo sami też niejednokrotnie korzystamy z pomocy
innych krajów. Nasza historia pokazuje chociażby czas wielkiej emigracji Mickiewicz-Słowacki. Są to uchodźcy, którzy też kiedyś potrzebowali pomocy i taką pomoc uzyskali. W latach 80. przyjeżdżała pomoc humanitarna do Polski i o tym też nie pamiętamy, że kiedy potrzebowaliśmy tej pomocy, ta pomoc też przychodziła do nas. Zarówno jedna narracja, która mówi o zalewie muzułmańskim Polski, jest niepoważna, jak i druga narracja mówiąca o tym, że wszystko będzie cudownie i żadnych problemów nie ma i w ogóle możemy przyjąć jeszcze większą liczbę, jest też niepoważna. Tak? Mówienie o tym, że problemów nie będzie, jest chowaniem głowy w piasek, jest po prostu niepoważne. Problemy będą, trzeba sobie uczciwie powiedzieć. Trzeba też powiedzieć, że pomóc tym ludziom trzeba i trzeba powiedzieć, w jaki sposób pomyśleć, w jaki sposób przygotować się do ich przyjęcia tak, żebyśmy byli w stanie te problemy rozwiązywać.